Je tam Kościół? Miałem pewny przełom mojego życia ostatnie czasy i już pomyślałem, że przyszedł czas, żeby powiedzieć swoje świadectwo w Kościele, żeby powiedzieliście, kim jestem, skąd pochodzę i dokąd dążę. Jakoś człowiek trochę w nieświadomy sposób traktuje swoje życie. Kiedy się jest małym dzieckiem, mówię, że kiedy skończę szkołę, studia. Później jak skończę szkołę, studia, mówię, że znajdę dobrą pracę, ożenię się, kupię dom, będę miał rodzinę. Później już jak to osiągnę, to mówię, kiedy już dotrzę do wieku emerytalnego. I kiedy dochodzę do wieku emerytalnego, to patrzę na swoje życie i jak wiatr zimny wieje mu w twarz. I on rozumie, że jak wszystko beznadziejnie życie, on przeszło obok niego. I tak samo ja byłem, kiedy byłem małym dzieckiem. Też myślałem o tym, że jak skończę szkołę, marzyłem być kierowcą. Ale jak ukończyłem 8 klasę, u nas w Związku Radzieckim na Ukrainie można było skończyć 10 lub 8 klasy wtedy. Skończyłem 8 klasy i matka pyta, co będziesz robił. Mówię, no pójdę uczyć się na kierowcę. Mówię, nie, patrz na swojego wujka. On jest bardzo dobrym lekarzem, poważnym człowiekiem, wszystkie go traktują poważnie, musisz być lekarzem. Zmarnowali mój czas z babcią. Chcieli mnie tam wsadzić do tych studii medycznych. Poszedłem tam, zawaliłem wszystko. I już, żeby pójść na kierowcę tam, gdzie chciałem, oni już wkurzyli, powiem, dobra, iść na kierowcę. Ale tam już nie przyjmowali dokumenty już. I już tam nie przyjmowali dokumenty, to mój synek, Michał. No stój tutaj ze mną. No i oddałem dokumenty tam, gdzie przyjmowali. Do studia nafty i gazu. I później już jak szedłem do wojska, to jeszcze była wojna w Afganistanie wtedy i bardzo chciałem walczyć tam w Afganistanie, chciałem pójść na tą wojnę. Matka powiedziała, nie, ja ciebie tam nie puszczę, nie pójdziesz tam. Ona poszła do pracy, ja pojechałem do tego, po naszemu wojenkomat, nie wiem jak u was to nazywa, komenda wojskowa. Pojechałem tam, ale już w 89 roku już wojska wyprowadzili z Afganistanu, już wycofali się stąd. Ale mnie już zabierali na granicę z Afganistanu. Myślę, no też nieźle. Przyjechałem tam dokumenty, wszystko zdałem dokumenty i w nocy matka przyjechała i zabrała mnie z tej komendy. Powiedziała, nie, będziesz służył tutaj obok domu. Poszedłem do wojska obok domu, wtedy jeszcze Mołdowa była. Jeszcze cały Związek był radziecki. No i mnie tam nudziło się, nie podobało się, że ta służba, że cały czas tylko trzeba sprzątać tam coś, samochód wycierać tam szmatem i nic więcej. No zaczął się znudu bawić, wychodziłem w nocy tam do miasta, bawiłem się na dyskotekach, przychodziłem pijany, to cały czas siedziałem na tej celi wojskowej. Wkurzyli się na mnie, powiedzieli nie. Jedź dalej od domu, bo często do domu też jeździłem, mówią, że nie, jedź dalej stąd. Wysłali mnie na Krym. Przyjechałem na Krym, pić nie chciałem już. Zaczął zajmować się biznesem, zaczął sprzedawać ubrania wojskowe. Później jak mnie złapali, powiedzieli, no już idziesz do więzienia. A złapali mnie w jakiś sposób, że chciałem się bawić, a byliśmy gdzieś 30 km od Simferopola. To w nocy wziąłem samochód ciężarowy i pojechałem na dyskotekę do Simferopola. I już jak wracałem pijany, to policja mnie chciała zatrzymać, nie udało się i później mnie już spotkała cała ta jednostka wojskowa, bo szukali mnie. I wtedy tam już powiedzieli, wyszło wszystko, na mnie wyszło, co tam robiłem. No mnie powiedzieli, że będzie siedział, posadzili mnie, około 7 lat miałem siedzieć. W tym więzieniu odsiedziałem tylko rok i Bóg cudem mnie wyprowadził stamtąd. Matki udało się mnie wykupić stamtąd.
I już powiedziałem Boże, już nigdy nie będzie wyrabiał nic takiego, chcę wziąć poważnie za swoje życie. Matka pyta, co będziesz robił? Ja mówię, no chcę, kasy mam, zarobiłem. Chcę z pół roku posiedzieć spokojnie, żeby zastanowić się, przeanalizować, czego w ogóle chcę w tym życiu. Ona mówi, nie, swoją kasę schowaj, jak będziesz miał ślub, a teraz idź pracuj. I ona pracowała w zakładzie mięsnym, tam naczelnikiem jednego oddziału. Zmusiła mnie tam iść pracować. Poszedłem, mnie wystarczyło tylko po roku, żeby nawiązać tam układy ze wszystkim ochronnym, z policją. I żeby matka później przyszła, to mnie plakała i mówiła, kurde, po co ty mnie tak wystawiasz w niedobrym świecie, mówię, dyrektor tego całego zakładu tak nie kradnie, jak ty kradniesz. Mówię, idź chociaż weź wynagrodzenie stąd, bo z ciebie się śmieję. Mówię, to mnie to nie obchodzi. I jak skończył się, rozwalił się ten Związek Radziecki, przyjechałem tu do Polski pierwszy raz. To był 91 rok i bardzo zakochałem się w Polsce. I zaczął jeździć tutaj, ale też tu szaleli strasznie. I już jak my siedzieli tam gdzieś w barach, siedzieli, pili, wychodziłem zapalić papierosa, patrzyłem na niebo i mówię, Boże, w czym jest sens mojego życia? Dlatego sens mojego życia jest w tym, żeby zarobić duże kasy, dobrze pobawić się, wydać, żeby znowu później iść i zarabiać tą kasę. No, nie widzę w tym sensu w ogóle. I później raz przyjechałem z Polski i już miałem taką nienawiść do siebie przez to, co my tu wyrabiali, kiedy przyjeżdżali handlować w tych hotelach. Miałem taką nienawiść do siebie, obudziłem się rano, już nie dotknąłem się ani do papierosa, ani do alkohola. Nie poszedłem ni na dyskoteki. Po prostu przyszedł do mojej chrzestnej matki i powiedziałem jej, że ty mnie chrzyściła, to naucz, dlaczego ty mnie chrzyściła, co mam robić z tym. Idziemy do kościoła. Poszli z nią do prawosławnego kościoła, ona mnie pokazała, jak tam te uczty, tam to wszystko. Zaczął się pościć i dwa lata byłem w takim stanie. Bóg mnie tak dotknął. Nauczyłem się jubilarstwu, stałem jubilarem i skończyłem studia biznesu w tym czasie. Ale jak przychodziłem do ksiądzów, do kościoła prawosławnego i o coś ich pytałem, to oni mnie wyganiali stamtąd i nie dawali mnie uczty. Mówili, za dużo pytasz, chodź tam. Idź gdzieś tam kogoś znajdź. I były takie mocne, ciekawe czasy, kiedy brałem posty, byłem w postach i spotkałem świadków i Jehowy, kiedy oni coś chcieli mnie tam narzucić. Na nich patrzyłem, spokojnie rozmawiałem. Oni już tam krzyczali, gniewali się, aż piana z rota u nich leciała, jak psy gawkali, a później uciekali. Ja mówię, o jakim Bogu wy mówicie, jeżeli wy nie macie miłości w swoim sercu? Wy mnie mówicie, że coś tam muszę robić, coś nie mogę robić, ale jeżeli wam coś nie pasuje, to co ja mówię, i nie macie miłości w sercu, to o jakim Bogu wy wtedy mówicie? Później mnie znudziło to wszystko już. Też nie znałem nikogo, nie miałem ni z kim relacji. Mnie znudziło to jubilarstwo, bo lubiłem ruchy. Wróciłem się do biznesu. Poszedł pracować tam do jednej agencji reklamowej. Za pół roku dopracowałem się do dyrektora tej agencji. Największą agencją w Ukrainie była wtedy. I mój konkurent mnie wypędził stamtąd, żeby on zajął ten post. Być dyrektorem. Ja mówię, no dobra, poszedłem, otworzył swoją agencję reklamową, jedną z największych w Odessie. Вот. I cały czas tu przyjeżdżałem do Polski i też już jak w Krakowie tam mieszkałem w 90-tych, już znalazłem siebie miejsce, gdzie będę mieszkał na emeryturze. Tam w Szywowiele, w bloku. Podobało się mi to mieszkanie, mówię, o, kupię to mieszkanie i już jak wyjdę na emeryturę, to będzie
mieszkał tam, bo bardzo mnie Kraków spodobał się, że on taka mała wieś jak Odessa. Wszędzie, gdzie nie pójdziesz, wszędzie znajomie, ni od kogo nie ukryjesz się. Okazuje się, że Warszawa też jest trochę nieduża wieś. Też wszędzie spotkasz znajomych. No. I tak poszedłem w biznes i cały czas mnie nie podobało, że znowu nie miałem do tego chęci, bo znów robiłem to, co do tego robiłem i znów mnie stałem na kolanach i modliłem się, żeby Bóg mnie dał siły znowu to zostawić i przyjść do Niego. I w 2003 roku znowu miał taki kryzys w biznesie. Stałem, modliłem się, wziąłem post przed Wielkanocną. Przyszedłem tam do kościoła, wziąłem uczty. No i pojechałem tam później do domu i oświęciłem się i myślę, no już będzie więcej szukał Boga. Wyjechał z domu, pojechał na bazar, zostawił samochód na przystanku, jechał kierowca autobusu i zaczepił mój autobus, mój samochód swoim autobusem. Krzyczałem mu, co ty robisz, on nie zwracał uwagi. Wyciągnął jego, zrobiłem co chciał z nim, zabrałem wszystką kasę. Przyjeżdżam do domu, trzymam się za głowę, staję na kolanach, modlę się, pytam, Boże, co to było? Przed tym byłem u ciebie na uczcie, pogotował za wszystko. Tutaj gość trochę tam uszkodził mój samochód. Po co mnie? Dlaczego takie mam emocje? Nie panuję tam nad nimi tak. I przez to wszystko, te wszystkie kryzysy tam i w biznesie też u mnie zmiany. Poszli tam mój biznes po agencji reklamowej, miałem tam nielegalny biznes, robiłem różne podróby szamponów, kawy. I policja mnie to też zamknęła i nie wiedziałem, co dalej robić. Mieszkałem na 14 piętrze, wyszedł na balkon. Patrzę z balkonem, myślę, dobra, skoczę i już koniec, sprawa załatwiona. Ale głos do mnie mówi, że tak, skoczysz, sprawa załatwiona. Ale już później, jak skoczysz, to nic nie zmożesz zmienić. Zupełnie nic. A zanim żyjesz, zanim jesteś tutaj, to jeszcze możesz coś zmienić. Mówię, dobra, straszne, nie wiem jak to jest, ale przyjmuję to, będzie coś zmienił, będzie coś robił. За тиждень оказалося, що моєго найліпшого кумпля, з яким там вирадались ми, матка є віжонцем і вже віля лет віжонцем, не віджав йому там. Він мені тільки мовив, що сам десь там стихнанче якесь, і там дуже добрі дівчини, дуже добрі жони, що як захочемо вженіться, то жон підемо там шукати. І якось дзвоню до нього за тиждень по тим балконі. Odbiera słuchawki jego matka i mówi, że jego nie ma w domu. I coś tam zaczęło z nim rozmawiać, tam wszystko, ona mówi, słuchaj, jakie wy wierzący, że wy idziecie do kościoła, stoicie na kolanach, modlicie się Bogu, a później wychodzicie i robicie to samo. Ja mówię, słuchaj, mówię, ciocia Luba, no co ty mnie takie mówisz? Mówię, pokaż mnie ludzi, którzy nie robią tego. Wszyscy, kto chodzi do tego kościoła, wszystkie niosą kasy, tam wszystko płacą. Ksiądzy tam modlą się o wódki, że to jest nie wódka, a święta woda. Modlą się nad wieprzowiną w post, że to nie wieprzowina, a że to jest karaś. I o czym ty mnie mówisz? Ona mówi, a to nie jest żadna wara, żaden kościół. Ja, a co? Mówię, pokaż mnie ludzi, którzy naprawdę wierzą w Boga i tak żyją. Bo szukam takich ludzi i nie mogę znaleźć. Ona mówi, no to ja cię pokażę. Mówi, kiedy? Ona, no za tydzień, a może za dwa, jak będzie miała czas. Mówię, no jesteś niepoważny. Mówię, o czym mówisz teraz? Ona mówi, no jestem wierząca, chodzę do kościoła baptyjskiego. I w tą niedzielę nie będzie miało czasu, bo gdzieś tam pójdzie gdzie indziej, a za dwa tygodnie to weźmie cię sobą. Mówię, nie, mówię, a tam co,
tylko w niedzielę są nabożeństwa, a więcej nic się nie dzieje w tygodniu. Mówię, dzwoń dawaj i wyjaśnię, co tam jest i wiesz, bo już chcę natychmiast. Chcę zobaczyć tych ludzi. Ona zadzwoniła, dzwoni mnie za 10 minut. Tak, we wtorek jest nabożeństwo, to jedziemy. Mówię, dobrze. Przychodzimy tam. Ja pytam o niej, co to jest? Ten budynek, wszystko. А я по року тема на Сильвестр, як у колеги там білі, бачу якийсь там дом в шлюблоків і таке свято, таке як хвинти, там дерева, там щось там. Мовим сектанці. О, мовим, ну то мушу їх там розміщ там будинок, щоб їх там не було. А тут я приходжу в шоку до того самого будинку, до тих сектантів пришедло. Мишкам, добре, вийду там. Вхожу, бачу, а там саме була служба увольнення, і там були саме наркомани, алкоголіки. А я в 90-х втратив всіх своїх кумплів через ті наркотики. Сам не доткнувся ще до тих наркотиків. І мій брат двоюродний теж згинув. І кумплі близькі все робили, щоб їх вичорпнути. То страшно, що то було. Вхожу. І тільки так мовлю, Боже, я розумію, для чого ти мені то попроводжуєш, щоб допомагати тим людям рятуватися і знаходити тебе. От. Ну і залишився там в тим костюлі, покутував, то було в 2003 року. І як навручився, прийшов водних хрест, і з колегом ще пішли по набоженстві додому, і мені по вулиці, і мені наповнило таке моцне, ясне світло з шрідку, і голос мови до мене зрозумів, що то був Єзус чи Дух Святий, і мовив, що хоч за мною. А я мовив, ну ні, мовив, я ще не все то скінчила, я ще мав щось до зробення. І він мене опущив, і я одразу зрозумів, що я зробив і поклонив найбільший блант в своєму житті. Модлилися, стали на колянах цілий час, щоб він знову вручив до мене, що я вже не хочу ніц. І зрозумів, зараз вже розумів, що так він глупоти повідомив, зробив, для того, що мав трохи інше мислення, не так, як я очікував Бог оде мене. А мислення, яке мали такі свої, для того, через своє подальше, не відібрали його втеді, в той час. Але зараз теж розумів, що він цілий час був зі мною. Ніхто не опущував мене. Що би я там не робив, що би там не було. І там в Одесі розвивали там різні дуже бізнеси. Був кощул дуже, Сандея Аделаджа, кожні там от тих баптистів отшит безнуділи мені ж там. Пошедлим до Сандея і там теж з ними там крутили бізнеси, кожні якісь кризиси, всі чолі заставляю. І я теж сам на сам, хоч обшед тим, все це там, хоч до рани прикладу. Так і сам помоцні брача, так і великі. Ну і пізніше, як вже прийшов до жидовського костюла месіянського, і цілий час пробували робити костюли, служити Богу в різні способи, домові групи, і на всіх їжджили ми костюли, там робили, закладали ми. І раз поїхали до Ніколаєва, щоб там отворити костюл, зібрали там дуже молодіжі, там в школі там клас 8, 9, так і 10, ж такі старші, під кінцівки. І дьявол мене знав через адвентистів. І втратив там все то, і мене Бог випроваджував там, і я втік в бізнес. А пізніше ж перед революцією поїхали на вещь до вщі і там заложили костюм, але знову утекли, щоб займатися бізнесом. І розумів, що
ну, że to jest nieufanie Bogu, że to naprawdę było szukanie swojego. Przychodzisz jakieś ciężko, trudno i mnie trudno było rozstać się z tym życiem miasta, z tym, że robiłem kiedyś biznesy. Trudno było mnie zostać, żeby służyć, być pastorem. Tak samo jak jubilarstwo mnie znudziło, bo lubię duże ruchy. Так само і мені то пастерство, воно просто наділо, що цілий час то саме, то тяжко для мене було. І зараз, як приїхалим туди до Польщі, вже приїхалим тут настало 2016 року, і був в костілі Północ. І теж якось так не мог знайти там нормальне, ну, релації з Богом мав цілий час, але ну, щось не то, якась та релігія, яка не дає тобі того життя. І потім бачиш, що там тен пат із таких великих лідерів, один пат, другий пат, третій пат, і мислим, ну що, вони не мають сили, щоб вспірити самі себе своїх лідерів. Якщо вони не мають сили, не можуть помочь своим лидерам, то чем они помогут мне? И мы двигаемся, и на початку рока начал просить Бога, чтобы Бог попросту вычистил мое життя от всего, что не потребно, то, что мешает мне быть ближе с Ним. Просил, но не мечтал, что будет так тяжко. І зараз вже мам фірму транспортову, мам 9 там самоходів в лізингу. І якось так сталося, що 3 роки вже проводжу. То не було навіть в самий наймоцний локдаун, коли мені половина самоходів встала і праці взагалі не було в тамтим року. Я не мав тих проблем фінансових, які мав зараз. В одночасі там мам Volkswagen Crafter і мам Opel. В один день 4 самоходи Volkswagen Crafter, вони мені просто зіпсувалися. І то в маю, як почалося. І за ним я їх направив, чувство, вони мені від мая в такій дуді, вже в чому не лежу, я просто в шоку. Вже мам в лізингу виповідяну умови. Вже бігаю, вони там приходять до мене, я до них там ходжу, я повідомив їм жені. Дьявол, ти мене не вистрашиш в шестій ситуації, не подамся тебе. А все приймаю як від Бога. Вім, що і Ісус не мовить цілий час, і теж мовив їм о снах, які він мені мовив. І вім, що він мене чищить для того, щоб я вже перестав мислити і бачити в той свій спосіб. Щоб навчувам ще вже більше уфати йому. І на тим навоженстві, коли Агата мовила о Духу Щироце, коли молились ми, і коли він розвалив ще тим Дух Щироце, то взагалі мені все відкрилося, почав бачити вже в інший спосіб на своє життя і на все те, що є навколо мене. Вже більше сили мав. І в тамту неділю, тиждень тому, приїхали по навоженство додому, почали ще молити, і в молитві дошедли знову до того часу, як стали на балконі на 14-му пенше, і бачу на тому свою ситуацію, яка зараз є, і мовлю, ні, не піддамся. Буду йти до кінця, і знаю, що Ісус не випровадить. Jakoś rabin jeden leżał, umierał już, już był w wieku i przyszli do niego jego uczniowie. I mówią, rabie, no już umierasz, my zostajemy się, daj nam jakieś słowo, które nas poprowadzi przez całe życie, które będzie nas wspierało. On mówi, dobra, to życzę wam, żeby wy Бога балище вінці, ніж люди. Єй, корабі, що ти таке говориш? То і так відомо, що треба Бога вінці бачити, ніж люди.
to już jesteś nieprzytomny, już nie masz siły, już do końca nie rozumiesz, co mówisz. On mówi, tak, ale tylko przed ludźmi boicie się robić to, czego nie boicie się robić przed Bogiem. Ja nie chcę bać się was, nie chcę tam nic ukrywać. Ja chcę być waszą rodziną razem z wami. Chcę kochać was, żeby i wy mnie też kochali. I żeby my razem szli i wspierali jednego człowieka tą drogą do nieba, do Jezusa. Amen.